Witam wszystkich na kanale Na moje oko szkłem obiektywu. Chciałbym Państwu przedstawić pierwszy odcinek z dłuższej serii filmów, które nagrałem w Tajlandii. Również poza Tajlandią były 3 dni w Kambodży i 14-godzinna wizyta w Chinach, dokładnie w Pekinie, na Wielkim Chińskim Murze. Z racji, że jest to pierwsza część filmu, to chciałbym Państwu przybliżyć okoliczności tego naszego wyjazdu, właśnie skąd wzięliśmy się po drodze, lecąc do Bangkoku, do Tajlandii, na Wielkim Chińskim Murze. Otóż wybierając sobie, szukając bilety lotnicze, można napotkać na różnego rodzaju połączenia. Najczęściej są to przesiadki w Katarze czy w Dubaju. Nam akurat trafił się lot, bilet w dobrych pieniądzach narodowym przewoźnikiem Chin, czyli Air China. No i te linie lotnicze mają przesiadkę właśnie w Pekinie. Udało się trafić 14-godzinną przesiadkę i tą przesiadkę swobodnie można wykorzystać na odwiedziny Wielkiego Chińskiego Muru, co też uczyniliśmy. Udało się ten mur odwiedzić w zasadzie tak w gratisie, lecąc do Bangkoku. Dalsza podróż po powrocie z muru właśnie odbywa się już bezpośrednio do Tajlandii, także dosyć ciekawie to nam udało się zrealizować. Jaki cel mają te moje filmy? Otóż przecież kanał Na moje oko szkłem obiektywu skupia się bardziej na obrazach statycznych, czyli chciałbym przedstawić w fotografii, utrwalić różne miejsca, sytuacje z moich, no nie tak częstych wyjazdów, ale czasem się coś trafi. No ale przy okazji powstają jakieś tam moje amatorskie filmy, które też chciałbym w jakiś sposób tutaj zademonstrować. Co też czynię, także proszę wybaczyć, to nie jest jakaś tutaj produkcja mega zawodowa. No co się udało, to zobaczycie czy dzisiaj, czy w kolejnych odcinkach. Również chciałbym nieco przemycić takich porad dla osób, które no, obawiają się podróżowania bez biur podróży, nie wiedzą jak zacząć. Chciałyby poznać może te zasady, ja też się tego wszystkiego dopiero uczę. Owszem, jest to może jakiś tam mój trzeci wyjazd, ale tego typu, ale stawiam sobie zawsze poprzeczkę wyżej i wyżej. No i tutaj myślę, że też ten wyjazd do Tajlandii udał się w miarę dobrze. Także no, mam co powiedzieć, mam co przekazać, będę starał się też tworzyć, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Właśnie takie poradniki dla początkujących, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie wracamy do pierwszego odcinka, czyli Wielki Mur Chiński. Serdecznie zapraszam. Wraz z rezerwowanym jeszcze w Polsce kierowcą taksówki o imieniu Li podróżujemy do miejscowości Moutiei. Z lotniska w Pekinie do Wielkiego Chińskiego Muru jest około 60 km, co pokonujemy mniej więcej w godzinę. Po drodze trzeba jeszcze wymienić pieniądze, czyli zdobyć miejscowe juany. Li jest jednocześnie przedstawicielem agencji turystycznej, przez co nie stoimy w długiej kolejce po bilety, nabywa je po prostu w osobnym okienku.
miejscowość Moutier jest jedną z kilku okolicznych miejscowości, gdzie można w sposób zorganizowany dla turystów dostać się na Wielki Mur Chiński. A nasz wybór wpadł z czysto ekonomicznych powodów, czyli po prostu jest najbliżej z Pekinu, z lotniska. Wcześniej wiedzieliśmy, że Chińczycy lubią fotografować się z turystami, ale jak szybko dali dziecko na ręce naszemu towarzyszowi podróży, to nawet on chyba nie wie, jak to się stało. By dostać się na sam Wielki Mur po nabyciu biletów, należy pokonać jeszcze kilka przeszkód. Zacznijmy od tego, że w pierwszej kolejności trzeba stanąć w nieco długiej kolejce do wahadłowych busów, które podążają w górę kilka minut. Następnie, w zależności od zakupionego udogodnienia, jedziemy kolejką z wagonikami, wyciągiem krzesełkowym lub idziemy pieszo. Wstępnie rozważaliśmy opcję darmową, czyli na własnych nogach, ale jak później zobaczycie moje wdzianko, to dojdziecie pewnie do wniosku, że wyciąg był jedyną słuszną opcją. Po prostu temperatury powaliły nas z nóg. W dole widzimy tor saneczkowy, czyli przyjemny zjazd w sankach z kółkami. Mamy to wliczone w cenę biletu powrotnego. Pierwsze fragmenty muru powstały w III wieku przed naszą erą. Natomiast znaną do dziś postać mur uzyskał dopiero w XV wieku. W pracach budowlanych brało udział około 300 tysięcy żołnierzy i 500 tysięcy chłopów. W późniejszym okresie w pracach uczestniczyło około 2 milionów przymusowych robotników, głównie więźniów i chłopów, z których tysiące zmarło w czasie pracy. Wielki Mur Chiński ma wysokość 5 do 10 metrów i szerokość 5 do 8 metrów. Co 100-200 metrów wznoszono wieżę obserwacyjną. Duża klimatyzacja, jak widać, przebiega powoli. Mur wyciska ze mnie 7 poty. Na szczęście wiatr we włosach podczas zjazdu umila życie. Wracamy na lotnisko w Pekinie, które jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk świata w ostatniej dekadzie i drugim największym lotniskiem na świecie. Posiada 3 terminale. Terminal T3, z którego odlatujemy dalej do Bangkoku, oddano w lutym 2008 roku z okazji letnich Igrzysk Olimpijskich. Jak się poruszać po tym lotnisku oraz jak uzyskać wizę, można będzie zobaczyć w moim osobnym filmie.
Tymczasem kilka ujęć ciekawostek architektonicznych wewnątrz lotniska oraz sklepiku z pamiątkami. Ponownie jesteśmy na pokładzie narodowego przewoźnika Chin, czyli Air China, gdzie wita nas efektowna klimatyzacja. W kolejnej części zobaczymy ulicę Bangkoku. Już teraz serdecznie zapraszam.